sobotę, 16 lipca, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z ministrem obrony narodowej Piotrem Kołodziejczykiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, a teraz konkretnie z ministrem obrony narodowej. Dziękuję panu ministrowi za przybycie do studia. Piotr Kołodziejczyk skończył 55 lat, urodzony w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Wojny właściwie nie zna. Należy już do tego pokolenia, które urodziło się po II wojnie światowej. Odbywał za to tak zwaną misję pokojową w Syrii w latach 70-78. Wie, czego uczono przyszłych generałów w Akademii Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego. W latach 80-89 awansuje w marynarce wojennej od stanowiska dowódcy flotylli do dowódcy marynarki wojennej. W roku 1989 szef likwidowanego właśnie zarządu politycznego Wojska Polskiego, przekształconego w tak zwany zarząd wychowawczy, już nie ludowego Wojska Polskiego. Minister obrony narodowej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, zdymisjonowany, przeniesiony do rezerwy przez ministra Parysa, w rządzie Waldemara Pawlaka, znów minister obrony narodowej. Panie ministrze, mówi się o panu, że jest pan reprezentantem starej kadry wojskowej z partyjną przeszłością. Czy człowiekowi, który przysięgał orłowi bez korony, niektórzy nazywali go wroną, jest zręcznie i stosownie służyć orłowi z koroną? Ja sądzę, że to, co powiem, powiem nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich moich kolegów, że przede wszystkim pragmatyzm, że jednak w wojsku polityka, mimo zabiegów indoktrynacyjnych, była na dalszym planie, liczył się profesjonalizm i myślę, że tak powinno być nadal, że jeśli ktoś podejmuje tą trudną profesję, musi się do niej przygotować w sposób niezmiernie solidny. W tej chwili moi koledzy, również moi młodsi koledzy, mają ten wielki komfort, że wojsko oddala się od polityki, na pewno jeszcze się nie oddaliło na wystarczający dystans, ale nie jest już w nią wciągane, może się zajmować tym, czym się powinno zawsze zajmować, budowaniem bezpieczeństwa własnego narodu i własnego państwa. 20 79 11, 20 57 53, nasza rozmowa toczy się na żywo. Możecie państwo dzwonić z pytaniami do ministra obrony narodowej. Panie ministrze, wczoraj 15 lipca, wczoraj rocznica żołnierzy, którzy zaliczali się do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Pan skierował list do tych żołnierzy, a ja zapytam, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniami tych, którzy twierdzą, że żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy wkroczyli na teren Polski 21 lipca 1944 roku, de facto opowiedzieli się po stronie sowieckiego okupanta, który w niektórych miejscach w sposób zbrojny atakował legalną władzę, Armię Krajową, która na przykład wyzwalała o dzień wcześniej Lublin. Nie mogę się zgodzić z tym, panie redaktorze. Zresztą fakty temu przeczą. Musimy tutaj oddzielić decyzje polityczne od losów żołnierzy, którzy w końcu z dalekiej Syberii, z Sybiru, z północy ówczesnego Związku Radzieckiego szli po prostu do Polski. I może to zabrzmi jak frazes już, ale nie da się tego powiedzieć inaczej. Uważam i nie jestem w tym odosobniony, że cena krwi, zresztą niewymierna, na wszystkich frontach była jednakowa. I dlatego uważam, że ci żołnierze, którzy szli spod Lenina do Polski, mają prawo być dumni z tego, że nieśli Polsce wolność, że politycy, że wielcy tego świata postanowili inaczej, że w międzyczasie była Jałta i jej wszystkie konsekwencje, za to obciążani winą w żadnym stopniu być nie mogą. Otrzymał pan po studiach w Moskwie. Jaką pan stamtąd wyniósł wiedzę i jakie wspomnienia? Zresztą pozwolę sobie sprostować nieskromnie, że nie generała, a admirała. Wbrew pozorom, stopień indoktrynacji w akademiach Związku Radzieckiego nie był wielki. Oczywiście były zajęcia z tak zwanego diamatu, istmatu, to jest materializm historyczny i dialektyczny, ale poza tym była to rzeczywiście solidna szkoła profesji. Ze szczególną atencją wspominam Akademię Morską w Leningradzie. Ona rzeczywiście stanowiła autentyczną kuźnię kadr dowódczych, dlatego że była mało scholastyczna.
nie obowiązywały żadne szablony. Seminaria polegały na tym, że się prowadziło autentyczną dyskusję, do której trzeba było się solidnie przygotować. Czy to, czego tam uczono, przydaje się i panu, i pańskim innym kolegom ze wszystkich krajów byłego Sojuszu Warszawskiego przy budowaniu systemu bezpieczeństwa dla dzisiejszych krajów? Niewątpliwie tak i nie tylko. W przyszłym roku akademickim, z tego co wiem, w tej akademii, którą mi często wypominano, rozpoczynają studia Amerykanin, Hiszpan i Francuz. A więc ta wiedza jest potrzebna nie tylko mnie i moim kolegom. Zresztą Polska nadal wysyła do tej akademii swoich studentów. Jest ona potrzebna również innym po to, żeby porównać nie tylko proces kształcenia, ale podstawowe założenia strategiczne. Nasza armia uważana była zawsze za część systemu sił zbrojnych. Bo nie była przecież, tego się nie da ukryć. Sowieckich czy układu. Mówiło się również o tym, że najlepiej rozwiniętą mamy marynarkę. Po pierwsze, czy to prawda, a po drugie, czy w innych dziedzinach jesteśmy w stanie w tej chwili bronić się równie dobrze na lądzie i na morzu, i w powietrzu? Więc na pewno nie polega na prawdzie, że marynarka była najlepiej rozwinięta, najlepiej sytuowana. Myślę, że przez cały czas starano się, aby te ogniwa łańcucha były równo mocne. Oczywiście w odniesieniu do oczekujących poszczególne rodzaje sił zbrojnych zadań. I że gro funduszy jednak było kierowanych na wojska lądowe, bo to w ostatecznym rachunku one decydują o powodzeniu. One zdobywają stolice obcych państw, gdzie w historii przeważnie kończyły się wszystkie wojny. A więc nie było tutaj żadnego faworyzowania marynarki wojennej. Jak pan jako minister rozumie dziś doktrynę obronną naszego kraju? Mówiąc krótko i prosto, w wyobrażalnej historycznie przeszłości, jaki kraj mógłby zagrozić chęcią interwencji na część lub całość naszego terytorium? Panie redaktorze, proszę bardzo, żeby pan mnie nie podejrzewał o uchylanie się od tego pytania. Odpowiedź jest następująca. Nasza doktryna zakłada po pierwsze możliwie jak najlepsze stosunki z wszystkimi sąsiadami i nie definiuje wroga. Natomiast faktem jest, że nie wszystkie kierunki są dla naszego kraju jednakowo bezpieczne i to trzeba wiązać z procesem przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, szczególnie tych, które się toczą na wschód od Polski. I to jest rejon, któremu się musimy bacznie przyglądać, albowiem od kierunku tych procesów będzie zależał stopień naszego bezpieczeństwa. Czy to oznacza, że bardziej obawia się pan jako żołnierz naszych wschodnich sąsiadów niż Niemców na przykład? Nie, ja bym tego tak nie ujął. Ja powiadam, musimy być czujni, wrażliwi, musimy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim granicom naszego państwa. Natomiast zagrożenie dla tego bezpieczeństwa niewątpliwie wyjdzie z rejonów, które nie cieszą się pełną stabilizacją i to nie musi być koniecznie kierunek wschodni, bo również południowo-wschodni z przeniesieniem pewnych niedobrych zjawisk, które się toczą w Jugosławii, może spowodować również zagrożenie dla naszego kraju. Nie ma już Układu Warszawskiego. Czy w tej sytuacji NATO jest potrzebne, czy jest instytucją przeszłości? Jak wyobrażamy sobie dziś system bezpiecznych sojuszy dla naszego kraju? Więc niewątpliwie po zniknięciu z europejskiej sceny Układu Warszawskiego NATO przestało być potrzebne, przynajmniej nie w takim kształcie, w jakim istniało wówczas przy biegunowym układzie. I w związku z tym istnieje wiele nieporozumień, na przykład wyraźnie odbieramy sygnały ze wschodu, że tą instytucją, Paktem Północnoatlantyckim, NATO, ze względu na istniejący dotąd szyld, straszy się społeczeństwo, że oto NATO, ten utrwalony w świadomości tych narodów wróg, zbliża się do naszych granic, bowiem Polska pretenduje do włączenia się do tego sojuszu. Oczywiście mandat NATO, szczególnie w ostatnich latach, jest poddawany generalnemu, gruntownemu przeformułowaniu. Może warto byłoby pomyśleć o tym również, aby zmienić nieco jego szyld. My uważamy, że NATO jako sprawna organizacja militarna może stanowić fundament konstrukcji przyszłego europejskiego bezpieczeństwa. Czy system bezpieczeństwa po roku 89 w świecie się zmienił? Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że w roku 89 na Malcie prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Rosji de facto potwierdzili Jałtę i ówczesny podział stref wpływów wielkich supermocarstw? Tak, na Malcie mogło zdarzyć się wszystko. Po doświadczeniach Jałty jesteśmy niezmiernie podejrzliwi, ale zwróćmy uwagę na to, że ani amerykański, ani rosyjski prezydent na scenie politycznej już nie funkcjonują.
To jest... Znaczy ten amerykański prezydent, ten dokładnie rosyjski. Ten. Czy jednak nie istnieje tu pewna sukcesja zawieranych porozumień? Nie sądzę, zresztą mamy potwierdzenia chociażby z ostatniej wizyty prezydenta Clintona w Warszawie, ale nie tylko, że nie ma mowy o drugiej Jałcie. Nowoczesne wyszkolenie. Halo? 2079 11 20 57 53. Pierwszy z Państwa się dodzwonił. Witamy w te piękne i tę piękną upalną sobotę. Prosimy bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pan. Halo? Halo? A, myślałem, że mnie nie słychać. Nie słyszeli, jest pan świetnie słyszany. Proszę pana, chciałbym się zapytać, dlaczego młodzi ludzie, którzy ubiegają się o zastępczą służbę wojskową, są dyskryminowani przez służby, przez komisje poborowe? Dziękuję. To jest pytanie jakby niezbyt dokładnie zaadresowane, albowiem tymi sprawami instytucje wojskowe się nie zajmują. Nie one wyrażają zgodę na odbycie służby zastępczej. Być może będzie trzeba na ten temat podyskutować, być może trzeba będzie coś zmienić, ale na razie ja jako szef resortu nie czuję się odpowiedzialny za podejmowanie tego rodzaju decyzji. Zamiast komisji poborowych mają powstać nowe ośrodki badania rekrutów. Dlaczego się ta sytuacja ma zmienić? Z czym się to wiąże? Dlaczego będzie tam obecny także psychiatra? To znaczy rodzi się tego rodzaju koncepcja, żeby ci, którzy w końcu będą tych przyszłych żołnierzy kształcili, mieli wpływ na ich dobór, żeby wyeliminować te przypadki, które się przecież zdarzają w każdej społeczności, te przypadki, które się nie kwalifikują w sposób ewidentny do odbycia tego trudnego przecież wciąż obowiązku. I oczywiście uważam za rzecz niezbędną, niezależnie od tego, kto będzie kierował poborem, czy nadal MSW będzie to organizowało, czy to przejdzie do resortu obrony narodowej. W składzie tych komisji niewątpliwie powinni się znaleźć przygotowani dobrze psychiatrzy i... Tak, ale niewątpliwie może na to zabraknąć środków, jak nie na niejedną rzecz przy masowym poborze. Otóż panie redaktorze, niestety, jeśli zabraknie, to będziemy płacili o wiele wyższą cenę życia ludzkiego, te ostatnie trzy przypadki, które... Stąd moje pytanie. Nowoczesne wyszkolenie żołnierzy jest, jak wiadomo, bardzo kosztowne. Polski na to nie stać, potwierdzał pan to wielokroć. Czy nie byłoby rozsądniej i taniej, zamiast źle szkolić ćwierć miliona poborowych żołnierzy, wydać te same pieniądze i wyszkolić 1/4 żołnierzy, ale na zawodowców i ludzi, którzy chętnie do tej służby się zgłoszą? Jestem rzecznikiem takiej koncepcji, że mniej, ale solidniej, że mniej żołnierzy, ale wyposażonych w lepszy sprzęt. No ale to jest decyzja polityczna. Mam nadzieję, że debata parlamentarna pozwoli wytyczyć kierunki, w których pójdziemy. Czy jest nadzieja, że rząd, w którym jest pan ministrem, taką decyzję parlamentowi do zatwierdzenia przedstawi? Czy materiały, które będą prezentowane parlamentowi, zostały już zatwierdzone i przez Komitet Obrony Kraju, i przez rząd? Mam jeszcze prawo jako upoważniony do prezentowania tych materiałów wyakcentować pewne problemy i niewątpliwie to uczynię. Kiedy by pan chciał, żeby skończył się masowy pobór? No, jak najwcześniej, ale to jest z torku na środę, panie redaktorze, choćby pojutrze. Ale to jest operacja niezmiernie kosztowna, do której się trzeba gruntownie przygotować. Wszystko zależy od dopływu pieniędzy. Bo ile tych pieniędzy trzeba? No trudno to oszacować, ale tak czy owak zainwestowanie właśnie w tego rodzaju rozwiązanie po 2-3 latach zacznie przynosić ewidentne oszczędności. 2079 11 20 57 53. Halo, witamy. Halo, słyszymy. Dzień dobry. Ja bym miał takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jako taki pospolity społecznik, chciałbym się dowiedzieć, jakimi zadaniami zajmuje się marynarka w tym czasie, jak nie walczy. I co robi poza takimi właśnie ćwiczeniami. A drugie pytanie miałbym jeszcze. Dlaczego marynarka jest lepiej dofinansowana niż takie jednostki lądowe, bo z tego co wiem, warunki u marynarzy są lepsze niż na przykład u takich zwykłych żołnierzy lądowych. Rozpocznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie. Otóż nie jest prawdą, że marynarka jest doinwestowana lepiej niż inne rodzaje sił zbrojnej. Jest dokładnie odwrotnie. I to jest nasz wielki problem w tej chwili. Ja hołduję koncepcji, że musimy koncentrować wysiłki kolejno na wszystkich rodzajach sił zbrojnych i przyjdzie ten szczęśliwy moment, że marynarka swoje 20-kilkoletnie okręty zamieni na nowoczesne, które są potwornie drogie zresztą. Marynarka wojenna, oprócz tego, że się szkoli, to w czasie pokoju
wykonuje bardzo wiele poważnych zadań, przede wszystkim takich jak służba dozorowa na podejściach do naszych wód terytorialnych, ale również ochrona strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej. To w wielkim skrócie, bo rozumiem, że nie mamy czasu na rozwijanie tego problemu. 20 79 11 20 57 53. Halo, słuchamy. Tak, dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Na pierwsze praktycznie pan już odpowiedział. Ja w swoim czasie służyłem w marynarce wojennej właśnie na 20-letnim okręcie ORP Kołobrzeg 3 flotylii okrętów. Jesteśmy kolegami. Nigdy w życiu nie udało nam się wrócić na 3 silnikach do portu. Z żadnego wyjścia, dlatego że zawsze coś się rozsypało. Chciałem się dowiedzieć po prostu, czy dalej takie okręty są w służbie. Niestety, niestety, więc podejrzewam, że się znamy, bo ja się wywodzę właśnie z tych okrętów 183, typ 183. Kiedyś pana witałem w trakcie służby w sztabie 3 flotylii. A ja służyłem na ORP Elbląg, dowodziłem tym okrętem, chyba sobie pan to przypomina. Problemy z silnikami były i będą, to jest technika, która się nie zawsze podporządkowuje człowiekowi. Te okręty niestety jeszcze pływają i nasi koledzy, którzy na nich służą, mają podobne problemy jak my. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat wejdzie nowa generacja okrętów, takich jak Orkan chociażby, który już pływa, a który wciąż jeszcze nie ma zasadniczego uzbrojenia najnowszej generacji, ale chcę pana uspokoić, bo rozumiem, że będąc w cywilu, pan również żyje tą problematyką, że mamy zaawansowane negocjacje i być może uda się ten problem rozwiązać. On mi również leży bardzo mocno na sercu. Czy wielu chce się znaleźć w kadrze zawodowej? Na jakich warunkach, jakie warunki trzeba zapewnić tej kadrze, żeby było to zajęcie atrakcyjne? Ja sądzę, że zawód żołnierza zawodowego staje się coraz bardziej atrakcyjny z różnych zresztą względów. W tej chwili odbywa się szturm na wyższe szkoły oficerskie i akademie wojskowe, nienotowany nigdy. Nie jestem pewien, czy wszyscy, którzy chcą stać się studentami tych uczelni, zdają sobie sprawę, jak trudny sobie wybrali zawód. Jeśli idzie zaś o inne formy pozyskiwania żołnierzy zawodowych, jesteśmy u początku tej drogi, a więc służba nadterminowa, służba kontraktowa. Pierwsze jaskółki już są, na pozostałe trochę brak pieniędzy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się podwoić liczbę i tych nadterminowych, i tych kontraktowych. Skąd polska armia czerpie swoje uzbrojenie, a konkretnie kiedy nadlatuje nad naszą wschodnią granicę samolot ukraiński, czy jesteśmy w stanie rozróżnić ten samolot od naszego własnego samolotu, czy nie zdarza się, że to jest po prostu ten sam typ i model? Więc bieda polega na tym, że nasza armia nie ma jak dotąd alternatywy na pozyskiwanie uzbrojenia. W ostatnim okresie zaopatruje się przede wszystkim w polskim przemyśle, kupując śladowe ilości części zamiennych z kierunku wschodniego, z którego zresztą ten sprzęt pochodzi. Samolot ukraiński nie trudno rozpoznać od polskiego, jak każdy inny, albowiem dysponujemy wciąż tymi samymi systemami identyfikacji swój obcy. Trwają co prawda intensywne prace nad zmianą tego systemu i wówczas będzie to jeszcze łatwiejsze. Rozmawiajmy o pieniądzach. Czy to prawda, że Ministerstwo Obrony Narodowej z braku środków ograniczyło szkolenie rezerwy do niezbędnego minimum? Jest jeszcze gorzej. Ja bym tego nie nazwał niezbędnym minimum, bo praktycznie jeśli idzie o przeszkalanie rezerwy, szczególnie jeśli idzie realizację SPR-u, to właściwie przeszkalamy tylko tych, co bardzo chcą i którzy wiążą prawdopodobnie tą chęć z przyszłą służbą zawodową. Nie ma na to pieniędzy i właściwie redukujemy wiele innych form szkolenia i to jest wielkie zagrożenie, bo to zaprocentuje niezmiernie negatywnie w kolejnych latach. Skoro tak źle, to po co nam partnerstwo dla pokoju? Czy na tym zyskamy jakieś pieniądze, czy przeciwnie, możemy na tym jakieś pieniądze stracić? Jedno sobie musimy wyjaśnić w sposób absolutnie wyraźny. Pieniędzy na partnerstwie nie zyskamy. Partnerstwo polega na tym, że każdy wnosi swój wkład do tego przedsięwzięcia. Natomiast niewątpliwie jest to droga i jesteśmy coraz tego bardziej pewni. Droga do integracji z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa. Droga, która w efekcie wzmocni poczucie bezpieczeństwa, wkomponuje nas w europejski, mam nadzieję, niedługo zbiorowy system bezpieczeństwa. Czy wojsko może się utrzymywać z dobrowolnych składek? Czy propozycja wójta Kościerzyny miliarda gminnego od 10 tysięcy mieszkańców jest propozycją poważną, czy jednak nie bardzo poważną, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenie? Niezmiernie szlachetna inicjatywa. Żałuję, że upadła. Mam nadzieję, że nie upadła ostatecznie.
Rzeczywiście wkład finansowy nie ma decydującego znaczenia, jeśli idzie o dozbrojenie sił zbrojnych. Trzeba przyjąć do wiadomości, że w tej chwili cena karabinu jest o wiele wyższa niż była przed wojną, bo jest to innego rodzaju karabin, ja myślę o współczesnych, snajperskich, z odpowiednimi systemami celowania i tak dalej. I tutaj bez solidnego wsparcia budżetowego tą drogą naszych problemów na pewno nie rozwiążemy, natomiast ma to bardzo wielki walor wychowawczy. Sądzę... Panie ministrze, zapytajmy kilka pytań pro domo SUA. Co pan sądzi o mediach? Czy ich wolność i wielość w tej chwili szkodzi wojskowemu? Czy nie obawia się pan, że zostaną na przykład ujawnione tajemnice państwowe ważne dla obronności naszego kraju? Ja tego się obawiam najmniej. Mamy świadomość, że również media, jak i reszta społeczeństwa uczą się demokracji, że nie zawsze informacje, które się pojawiają w publikatorach, są rzetelne. Myśmy się do tego przyzwyczaili, dajmy sobie nawzajem czas na to, żeby dojrzeć do rzetelnego informowania społeczeństwa o tym, co się rzeczywiście w siłach zbrojnych dzieje. Nie cierpimy tutaj na żadną alergię. Mamy nadzieję, że doczekamy czasu, kiedy poważni publicyści w sposób poważny zajmą się problematyką obronną. Tu odczuwamy wielki niedosyt. Panie ministrze, co się stało z częstotliwościami dla telewizji? Pan minister Onyszkiewicz pół roku temu po odejściu ze stanowiska zapewnił w tym programie, że osobiście podpisał decyzję o przekazaniu częstotliwości Krajowej Radzie. Czy to pan tę decyzję wstrzymał? Nie, nic takiego. Zresztą wyjaśnijmy sobie, pan Onyszkiewicz w rozmowie ze mną stwierdził, że nic takiego nigdzie nie ogłosił. Ja tego też nigdzie nie czytałem i nie słyszałem. To znaczy ja to słyszałem i wszyscy telewidzowie telewizji, Nowej Telewizji Warszawa mogli to słyszeć. Miałem taką listę, podpisałem przekazanie, tak powiedział pan minister. Nie rozumiem, co się potem stało. Dobrze, więc nie prowadźmy w tej chwili dochodzenia, a zajmujmy się sprawą. Przede wszystkim wojsko nie jest właścicielem częstotliwości i nie może nimi dowolnie rozporządzać. Jest użytkownikiem tychże, a gospodarzem jest tutaj Ministerstwo Łączności. Staramy się, aby możliwie szybko zwolnić to, co można zwolnić, bo jakąś część będziemy musieli zachować. Problem ma naturę techniczną i póki nie przejdziemy na systemy wąskopasmowe, będą z tym trudności, ale od początku do końca nasza wola była jednoznacznie określona. Chcemy to uczynić tak szybko, jak można. Oczywiście to kosztuje i właśnie cena tego wszystkiego blokuje i nic innego. Kanały, na których emitowana jest nasza rozmowa, podobno formalnie są wojskowe. Zostało jakoś sprawdzone przez specjalistów, że nikomu to nie przeszkadza. Najwyżsi funkcjonariusze państwowi występują w naszej stacji. Czy nie pora byłaby tę sytuację unormować i u pirata, który się jednak korsarzem nie czuje, sprawić, ażeby ta sytuacja została jakoś znormalizowana? W sumie, jeśli już doradzałbym, aby odejść od piractwa i stać się ewentualnie korsarzem, bo to jest szlachetniejszy proceder nieco. Pan w każdym razie się dobrze czuje na naszym korsarskim statku. No być może z racji swojego życiorysu. Panie redaktorze, ja boleję nad tym, że na temat częstotliwości telewizyjnych dyskusja odbywała się za pośrednictwem mediów, właśnie za pośrednictwem telewizji i prasy. Zamiast siadać do stołu i rozwiązywać problemy, wymienialiśmy się różnymi złośliwostkami również. Jesteśmy po rozmowach już, jeśli idzie o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Sytuacja, w jakiej jest pańska telewizja, zdarza się i w innych, większych aglomeracjach miejskich. Nie wprowadza, aczkolwiek pracuje rzeczywiście na częstotliwościach wojskowych, nie wprowadza zakłóceń, bowiem podczas pokoju samoloty nie latają nad wielkimi miastami. I ja zaproponowałem, żeby dokonać pomiarów w Poznaniu, w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach i tam, gdzie jeszcze trzeba, w Warszawie również, w jakim promieniu po prostu jest to nieszkodliwe i dopuścić na częstotliwościach wojskowych emisję tych stacji. To wymaga znów pieniędzy i badań. Jesteśmy tutaj otwarci na tego rodzaju rozstrzygnięcia. 20 79 11, 20 57 53, witamy kolejnego rozmówcę. Halo? Prosimy. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana ministra, witam zespół prowadzący ten program, no, który mi się zresztą bardzo podoba. Panie ministrze, jestem chorążym rezerwy i chciałbym tylko do pana zadać jedno pytanie panu. Czy pan oglądał program, ten film, znaczy się pod tytułem Samowolka? Jeżeli tak, to prosiłbym pana, żeby pan się tutaj do tego filmu ustosunkował.
Nie boleję, ale nie oglądam. Przepraszam, bardzo mało filmów w ogóle oglądam. Nie dlatego, że nie lubię kina, ale po prostu, że mam strasznie mało czasu. Wojna tak zwanych kotów z falą. Ja treść znam oczywiście i chcę powiedzieć jedno, że reżyser nie popełnił nadużycia, albowiem film ma swoje prawa. Musi niektóre problemy stawiać ostro. Dobrze, że je postawił. Albowiem za te sprawy nie rodzą się w wojsku. To jest przenoszone już nieomal ze szkół średnich. Trzeba z tym walczyć wspólnym wysiłkiem. Został problem postawiony, powinna trwać dyskusja, jak ten system usprawnić. Wojsko w swoich koszarach robi co może i są tego pozytywne skutki, aczkolwiek nie twierdzę, że zjawisko zostało w całości wyeliminowane. Czy obywatel ma prawo odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania? Przed chwilą odpowiadaliśmy jednemu z telewizów na ten temat. To nie jest sprawa wojska. Uważam jednak, że tutaj kryteria powinny być bardzo jasno sprecyzowane, że wnoszący o tą służbę musi mieć jednak argumenty, musi je udokumentować. Jeśli rzeczywiście należy do religii, której kanony kłócą się z noszeniem broni, to musi się wylegitymować autentyczną aktywnością. Ja mówię o przykładzie pewnym tylko. Panie ministrze, Ministerstwo Obrony Narodowej należy do tak zwanych resortów prezydenckich. Ściśle prezydent pana powołuje, odpowiedzialny pan jest już przed premierem i tylko przed premierem. Ale nie dokładnie tak. Oto moje pytanie. Jaka jest pańska relacja wobec zwierzchnika sił zbrojnych? Co prezydent wobec pana może? Więc prezydent przede wszystkim wskazał moją, nie tylko moją, kandydaturę premierowi, ale od premiera zależało w końcu, kto ostatecznie stanie na czele tego resortu. Prezydent jest konstytucyjnym zwierzchnikiem sił zbrojnych i w związku z tym minister obrony narodowej jest mu winien pełną lojalność. Na czym ta lojalność konkretnie będzie polegała? Czy gdyby doszło do konfliktu, nie wiem, wielkiego politycznego między premierem a prezydentem, czy pan wie, po której stronie się opowiedzieć? Wolałbym, żeby takiej sytuacji nie doszło. No, wojsko już nieraz u nas było w sytuacjach trudnych. Owszem. Może nie tyle wojsko, ile resort w tej chwili, szef resortu w sytuacjach politycznie trudnych. Nie ma tutaj dobrych rozwiązań. Myślę, że w tym momencie arbitrem powinien być Sejm. Powinny być skonstruowane odpowiednie mechanizmy prawne po temu. A w końcu istnieje coś takiego, co jest wprawdzie ostatecznością, jak podanie się do dymisji. Żeby rozładować ewentualny konflikt. Czy w Polsce faktycznie istnieje cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi? Już nie mówię o tym, że mimo że w cywilu jest pan żołnierzem z całej swojej formacji, czy fakt, że zarówno kompetencje dowódcze, jak i budżet ministerstwa przygotowywany jest przez wojskowych w ramach sztabu generalnego, faktycznie tej cywilnej kontroli nie stawia pod znakiem zapytania? Więc ujmijmy sprawę bardzo krótko. De jure nie ma cywilnej kontroli, bo nie ma rozdziału kompetencji, bo działamy pod rządami starej ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej. Boleję nad tym, że w ciągu prawie 5 lat nie zrobiono w materii rozdziału właśnie tych kompetencji absolutnie nic. A de facto? A de facto nie jest na przykład prawdą, że budżet rodzi się w łonie sztabu generalnego, albowiem kreuje go komisja budżetowa, gdzie sztab generalny oczywiście ma swój udział. Wchodzą w to dowódcy okręgów wojskowych rodzajów sił zbrojnych, czyli konsumenci tego budżetu. Wchodzą przedstawiciele wszystkich cywilno-wojskowych pionów ministerstwa. A więc to nie tylko to, jeśli o tą cywilną kontrolę. Wiele się zmieniło, ale nie jest to zalegalizowane prawem. I to jest nasza wielka troska. Kolejne pytanie od telewizów. Halo? Przepraszam bardzo, ale państwo mnie bardzo gorąco przyjmujecie. Halo? Prosimy. Halo? Prosimy. Proszę bardzo. Mam pytanie do pana ministra. Jestem pracownikiem cywilnym wojska, pracownikiem łączności. Po 31 latach pracy zarabiam połowę tego, co podoficer z 3-letnim stażem pracy. I co dalej z cywilami? I dlaczego to tak się kształtuje, a nie inaczej? No, pytanie z tych trudnych. Odpowiedź może być wykrętna i może sprowadza się do pytania, dlaczego pan nie przywdział munduru. Z tym się wiąże jednak znaczny dyskomfort, dyspozycyjność i tak dalej. Ale to by była odpowiedź wykrętna. Niestety sprawy płac pracowników cywilnych są regulowane w skali państwa i mają pełne odniesienie do innych grup zawodowych i będziemy zabiegali, jesteśmy po długich rozmowach z związkami zawodowymi pracowników wojska, będziemy wywierali nacisk. Nie mogę gwarantować, czym to się skończy. Mamy świadomość, że ta grupa jest jednak w jakiś sposób dyskryminowana i musimy tą dyskryminację usunąć. Panie ministrze, czy kontrola arsenałów jądrowych w Europie jest wystarczająca?
No my nie jesteśmy niestety mocarstwem jądrowym i nie mamy własnego udziału w kontroli arsenałów jądrowych. Ja sądzę, że w tym przypadku nigdy zbyt wiele ostrożności i że trzeba dalej myśleć, jak tą kontrolę usprawnić, uczynić ją bardziej efektywną. Czy żołnierz ma prawo sprzeniewierzyć się przysiędze? Jak ocenia pan postępowanie pana pułkownika Kuklińskiego? No dotknął pan bardzo trudnego tematu. Dyskutowanego zresztą z Amerykanami podczas wizyty prezydenta Clintona. Oni jakby nie rozumieją tutaj naszej zbiorowej psychiki, że Polak niezależnie od tego, kto na czyją rzecz zdradził, zdrajcę traktuje w sposób... Dla pana pan Kukliński jest zdrajcą? No oczywiście, przecież mógł dać wyraz swoim sympatiom, opcjom politycznym w zupełnie inny sposób. Poza tym w tej chwili przedstawia się taką formułę, jakby on tylko przeciwko Związkowi Radzieckiemu, co jest sprzeczne z tym, co opublikował w Nowej Kulturze zresztą. I ostatnie w związku z tym pytanie, czas nam się powoli kończy. Czy wojsko może stać się instytucją demokratyczną, czy też ze swojej istoty oparte jest na autokracji? Jedno drugiego nie wyklucza. Ja uważam, że wojsko musi się stać istotnym bardzo elementem demokratycznego systemu państwa. Natomiast właściwością wojska jest struktura hierarchiczna, powiedzmy wprost feudalna. Ma to swój walor, jednoosobowa decyzja i jednoosobowa odpowiedzialność. Nie ma wątpliwości, kto popełnił błąd, jest kogo postawić pod ścianę. Tak jest, panie admirale. Dziękujemy bardzo za przybycie do naszego studia. Dziękuję państwom za liczne telefony i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień w A Teraz Konkretnie redaktor naczelny Życia Warszawy Tomasz Wołek.